Dobra, witam was w moim let's playu z gry Tomb Raider Angel of Darkness. I za chwilę będę kontynuował rozgrywkę. Zaczynam tak nietypowo, ponieważ zawsze po Angel of Darkness nagrywam The Elder Scrolls 3, ale po prostu jakąś mam większą ochotę dzisiaj nagrać z właśnie Tomb Raidera. Mam nadzieję, że wam to nie przeszkadza. W każdym razie zakończyliśmy na zakładzie badań biologicznych. I tam będziemy kontynuować mojego let's play. Odkurzę tutaj mikrofon. Dobra. I idziemy. Od razu widzimy teksturki na dzień dobry. Znowu słowo wstępu i chciałbym podziękować za nowe subskrypcje, ponieważ mam już 32. Bardzo dziękuję wam za to. No dobra. Nie będę gadał co chwilę o tych subskrypcjach. Już zakończę, bo pewnie was tym nudzę. Także... nie będę gadał o subskrypcjach w let's playach, po prostu jak kiedyś tam za jakiś milion lat uda mi się 50 widzów zdobyć, to po prostu zrobię taki film, w którym będę dziękował za subskrypcję. Dobra, i widzimy jakieś kwiatki i idziemy na dół. Całkiem ładnie tu jest. Dobra. Taki ogród botaniczny, nie wiem, jakby to nazwać. I tam widzimy tego faceta tam. Co tutaj jest? Tutaj nic. Zaraz do niego pójdziemy, zbadamy tylko wszystko po kolei. To jakieś orzełki zmutowane z czymś. No dobra. I idziemy do niego zagadać. You are in big trouble, whoever you are. Intruders don't last long in Strahov. Just answer my questions. Fine. First question, who are you? Second question, what are you and your buddies up to in here? Wkurza mnie, że tutaj czasem po prostu nie słychać tych dialogów. Nie wiem czemu tak jest. Well, a mam oryginalnego Tomb Raidera, to mnie właśnie najbardziej. Śmiertelniczko. We control everything. To mnie najbardziej wkurza, dlatego że mam oryginalny. That we are going to be immortal, and you are going to be dead, intruder. Immortal? That is impressive. How are you going to manage that? Meister Eckhart is about to return the Nephilim race to glory. For our part in that triumph, he will grant us immortality. If I had a coconut for every time some lunatic said something like that. A ciekaw jestem, czemu ona powiedziała coconut, to znaczy... Kokosa, czemu u nas dolara? Czemu w naszej tłumaczeniu było coś tam, że dolara dostał? I on ma dziwne, szalone oczy, ten facet. With vital essences extracted from this precious specimen, Meister Eckhart can breed the next generation of pure Nephilim. No more abomination to run amok like Boaz's proto-Nephilim. She deserved to pay for her stupidity. Yes, highly inconvenient having abominations running around loose, isn't it? You have no idea what you are mocking. No i mamy kłopoty, ponieważ Lara traci przytomność. Aha, nie stać ja, nie, tylko to taki był, żeby miał czas po prostu uciec. No dobra, to zapisujemy. I tak pamiętam, że tutaj coś się robiło, właśnie. Tak. I nam się otwiera przejście. A trochę ściszę, żebyście wy po głosu nie mieli. I lecimy. Dziwne są te rośliny, przyjrzę się im, naprawdę. Jakieś takie, coś a la dzbaneczniki. Dziwne, jakieś takie mutacje. Ile one muszą wody zjeść. To się rusza, zobaczcie. Widzieliście to? O kurczę. A to chce nas zjeść. Ale my się nie damy. O, tu jest jakiś nabój.
O nie. Ale tak czy tak weźmiemy na mój. Lara, uciekaj. Dobra, czyli teraz ona chce u nas zjeść bardzo. Są głodne. Czyli tak, tutaj na razie się nie dostaniemy. Czyli idziemy tam, co nam się otworzyło. Dobra. A to jakiś pod głową Lary coś, ala.